robić, bo nie wiem, czy nagrywać taki gadać normalnie, czy nie będę to duży cringe, czy po prostu nie wstawię tu muzyki. Ej, będę pierwszy raz na twoim vlogu, o Boże. Ej, po roku znajomość. Raz tylko uchwyciłaś moje buty. No, jaka stalkerka kanału. Patrzcie, jaki mam stylowy pas. Miałaś wtedy jeszcze vlogmasa. Nie mogę tego bardziej zawiązać. Jestem największą fanką twojego kanału. Pierwsza oglądam twoje filmy. Ma się ten fake. W ogóle idziemy zaraz na boho sesję i teraz uwaga, moja stylizacja. Czekaj, muszę nogę wyjąć. To jest sukienka. Pozdrawiam z matmy. Jesteśmy po tych zdjęciach i pewnie na każdej użytku. To nie tragedia. Pewnie tyle wyszłam, wam powiem. Wyszłam pewnie tak, dlatego że na każdym się śmiałam przez fotografa, ale teraz. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami na moim kanale w kolejnym vlogasie. Właśnie sobie spaceruję z moim pieskiem. Jestem po szkole, mamy poniedziałek. I co wam mogę powiedzieć? Już trochę zobaczyliście ze szkoły, co takiego tak naprawdę się działo. Miałam dzisiaj zdjęcia klasowe i u nas zdjęcia w szkole są najczęściej tematyczne, więc my byliśmy przybrani akurat za hipisów. No i co mogę wam sobie powiedzieć więcej? Jak będzie się coś działo, to na pewno coś nagram. Jak wrócę do domu, to będę miała angielski dodatkowy. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie jakiś fajny. A tak w ogóle to jest pierwszy tydzień, w którym ja w ogóle poszłam do szkoły i mam takie normalne lekcje, bo tak to przychodziłam tak naprawdę na godzinną wychowawczą i tyle. Jakiś taki był tydzień organizacyjny, no i dzisiaj od poniedziałku właśnie zaczęliśmy lekcje. Miluś! Uwielbiam z nim chodzić na spacery, bo zawsze wynajduje z jakiegoś patyka i idzie z nim, paraduje i... Jezu, kocham go. Faktycznie Miluś idzie z tym patykiem już z 15 minut, także chyba mu się spodobało. Jestem już kolejny raz na spacerze. I jestem teraz w bluzie, bo Halia chce, żeby zrobiła jakieś zdjęcia jej. Jesteśmy w polu, w sensie tak jakby... Nie wiem co powiedzieć, słońce jest gdzieś tam, więc już nie ma go. I cały czas mam ochotę kichać i patrzę co. Chciałabym sobie papier toaletowy, żeby więc co kichać. Ale patrzcie, chociaż jaki ładny aesterik, chmurki i nasz piękny pisiocok. O matko, fajny widoczek. No hej, ale ta bluzka źle wygląda, kurde, nie zauważyłam tego. To jest mój nieudany tie-dye, no ale nieważne. Witam się z wami już w takim totalnie domowym outfitie, bo wróciłam ze szkoły. Mamy wtorek i w sumie co, miałam lekcję do 15.20. Później wracałam autobusem, zjadłam obiad, mamy obecnie 16.20 i będę się zabierała chyba za jakieś obrabianie filmu, wstawienie wam go jeszcze pewnie na za jakieś półtora godziny, no i jeszcze muszę zrobić lekcję, także mam trochę roboty i mam nadzieję, że jeszcze zdążę powiedzieć wam coś później. To jest przykre, ale mamy już po 18.15 i to jest pierwszy moment tego dnia w moim domu, kiedy ja usiadłam. Dałam mamie książki, bo pojechała wreszcie mi je zalaminować, niektóre rzeczy dokupić jeszcze i tak dalej, bo wyszło, że nie jestem w ogóle przygotowana na ten rok szkolny. Mamy 21.10, ja siedzę nad polskim, ale nie chcecie pewnie tego widzieć. O, tak wygląda moje biurko. Super ekstra. No i uczę się. No hej. Witam się z wami o godzinie 19 w środę. Tak, nie nagrywałam dzisiaj i przypuszczam, że tak mówię codziennie, ale naprawdę myślałam, że ten vlog i ten tydzień w ogóle będzie taki ekstra super, będzie się dużo działo, bo wiecie, wyszedł after, więc planowałam na niego pójść, bo nie udało mi się pójść przedpremierowo i okazało się, że premiera jest w ogóle dopiero w piątek, więc może to jeszcze będzie w tym vlogu. Poza tym jest winobranie, więc przypuszczałam, że przynajmniej cały tydzień tam posiedzę, a mamy środę i ja tam nie byłam ani razu, także w sumie trochę dziwnie. No ale teraz Weranie przyjeżdża na winobranie, więc też jest inaczej. No a poza tym teraz mam taki plan, że wiecie, ja jestem w domu 16.30 bez zajęć pozalekcyjnych
I wiecie, położę się na chwilę, zjem obiad i do lekcji siadam o 18 i mam takie jak. Także jak na razie siedzę od godziny i się uczę, bo jutro mam sprawdzian z polskiego z całego roku, z pierwszej klasy, także nie sądzę, żeby się coś dzisiaj działo, więc nawet nie robię wam nadziei, że jeszcze wrzucę i coś wam ciekawego powiem. No ale cóż, liceum powoli zaczyna mnie znowu przygniatać, także fan, bawimy się na całego, korzystamy z życia i te sprawy, co nie? Dzień dobry moi drodzy, mamy kolejny dzień tego vloga, jest już 2:30, ja jestem już w domu, więc też makijaż po całym dniu, ogólnie nie wyglądam super. I powiem wam tyle, myślałam, że vlogowanie w tygodniu szkolnym jest jakieś łatwiejsze, ale jednak nie. Po prostu wracam z tej szkoły taka styrana po całym dniu i naprawdę chciałabym nagrać coś kreatywnego. Dzisiaj miałam iść na winobranie i wam to wszystko pokazać, ale mi się niczego w świecie nie chciało i napisałam do Kuby, że nie idę, po prostu jestem zbyt zmęczona. Jutro będzie myślę fajniejszy dzień, może będzie się coś więcej działo. Dzisiaj postaram się też coś nagrać, na razie wiem, że muszę się uczyć, ale chwilę sobie jeszcze odpocznę. Nie wiem, co wam mogę mówić, słaba ze mnie youtuberka. Teraz idę się uwalić. Także mam chillerę, do zobaczenia może później. Jestem właśnie z Milordem na spacerze, on gdzieś tam w krzakach lata, nie wiem czy go widać. No i chciałam powiedzieć, bo tak mi się przypomniało, że ostatnio wam mówiłam, że mam ten tragiczny sprawdzian i w ogóle, że masakra. No a zdołam go na 5, także mówcie mi mistrzyni sprawdzianów z polskiego. Nie, tak naprawdę to totalnie nie wiem jakim w ogóle cudem. Ale udało się. Ja nie wiem, czy ten pies jest jakiś nienormalny, ale on w każdy krzak wchodzi, żebym ja tylko się zaplątała. O, proszę bardzo. Żeby tylko ja się zaplątała, żeby tylko musiała za nim łazić. Nie, nie wierzę, co on robi. A tak a propos mojego psa, to on dzisiaj obchodzi 5 miesięcy, także piszcie w komentarzach, Miluś, nie w tą stronę, ty. Niuniek, nie w tą stronę. Możecie w komentarzach pisać mu życzonka urodzinowe, w sensie miesięcznicowe. Bo tak, ma 5 miesięcy dzisiaj. Siedziałam właśnie i dosyć sporo się uczyłam. To wygląda jakby nic nie działo, ale się działo. Ogarniałam trochę materiału szkolnego. Boże, jak to brzmi nudnie. W każdym bądź razie nie wiem, gdzie was mogę postawić. Wait a minute. Pełna profeska, moi drodzy, chodźcie bliżej. Oto moja toaletka, którą dobrze znacie. Jak widzicie, na tym jest mnóstwo kosmetyków, które są niepochowane ze względu na remont, ale wy po prostu już wiecie i to się zaczyna robić nudne, ja o tym wiem. No i teraz postanowiłam, że to wszystko uporządkuję i zaraz wam pokażę. Zmyłam już makijaż, jest już ciemno na dworze, coś mi się nie zaplącze, no ale ogarniam toaletkę, na razie będę to tak, to nie ma jeszcze wszystkiego, będzie to wyglądało lepiej. No ale tyle wam mogę na razie powiedzieć. Ogarniałam to i jestem w sumie z siebie dumna. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w piątek. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Myślałam, że będzie ciepło, więc ubrałam skórkę, a jest mi zimno. Ale taka jest jesień, zawsze jest zimno i jestem chora, bo ubieram się albo za lekko, albo za grubo i potem muszę to zdejmować. Powiem wam tyle, ostatnio byłam w futerku i było mi za gorąco, dzisiaj jestem w skórce i jest mi za zimno. No ale tak, dzisiaj jest ostatni dzień tego vloga, piątek na szczęście. Mam nadzieję, że coś będzie się działo, ja właśnie idę na autobus. Jakie uroki jeżdżenia autobusem, że masz na 8, a wychodzisz z domu 7:10. Ja nie wiem, jak ja to robię, że jest taka godzina i już jestem ogarnięta. Ale dzisiaj mam nadzieję, że będzie fajny dzień. Ale słoneczko. Także do zobaczyska. Miluś! Chodź ty do mnie! Cześć, króliczku mój! Hej, kochanie! Dzień dobry! Kto się przytulić? No, dzień dobry! Tak, no powiedz do nim, sesko malutka. Oficjalnie chyba jestem najszybciej w domu z całego tego tygodnia, bo 15:30. A ja jestem po lekcjach, mam energię o dziwo, nie przychodzę taka, nic mi się nie chce, tylko jest moc, bo dostałam piąteczkę z matmy, a to się nie zdarza, więc po prostu zaczynam ten rok tak pozytywnie, tak, no fajnie, a teraz idę do psa, bo się nie widziałam z nim cały dzień, także sorry. Jestem sobie właśnie z Milordem na spacerze i on oczywiście siedzi w jakichś krzakach, ale chciałam tylko powiedzieć, że
przez taką pogodę, jak jest dzisiaj, że jestem w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, to czuję się, jakby były wakacje, albo zaraz miały być wakacje, że wiecie, niby jest w szkole, niby trzeba się uczyć, ale jednak jest piękna pogoda i to jest po prostu taki ekstra weekend, bo ma być gorąco i no wow, po prostu uwielbiam taką pogodę i jeszcze takie miejsca, gdzie mogę sobie iść na spacer, po prostu no sztos. Pies kaskadera wraz do rowu, ja stoję po drugiej stronie. I w ogóle chillera, nie mam tam iść, także dobra. Wow, kurde. Okej, przyszłam. Mamy już 17.15, szczerze to nie robiłam nic, ale taki relaks mi się też przyda. No, oprócz zjedzenia obiadu, posprzątania w pokoju, zamontowania frontów od szafy i wyjścia z psem na spacer. Także trochę chyba jednak tego było, ale no nie robiłam nic z takich bardziej naukowych rzeczy, ale jednak odpoczynek jednego dnia mi się należy. Ja tylko przyszłam teraz powiedzieć, jakie są moje plany na resztę tego dnia, więc zbieram się i po 18 wychodzę z Suzią do kina, idziemy na aftera, dzisiaj jest wreszcie premiera, trochę się zrymowało. No i on już był wypuszczany przedpremierowo, ale dzisiaj pierwszy raz oficjalnie można go zobaczyć i no. Także zdam wam później relację, może coś z Suzią nagramy, nie wiem jeszcze jak to będzie, ale jak na razie to lecę się ogarniać i widzimy się później. Jestem już z nią, pierwszy raz w tym tygodniu. Tak to bym nagrała z nią więcej, ale nie spotykałyśmy się jakoś razem. No nie. Tydzień się nie widziałyśmy. Jezus Maria, święta dwójca. To nie no, youtuberka idzie. Jezu. No chodźmy może na pasy. No tak. No w każdym razie, no zatrzymajcie się proszę. Idziemy. Stara. Ale Golden Hour, chodź tu. No już nie ma. Dla ciebie. Nie dla ciebie, Golden Hour. Takie słabe. Masz takie tropiki. Kochani, jest 22. Nagrywamy film. 45. Nagrywamy film obecnie. Jesteśmy sami w galerii. Napadliśmy na galerię. 24 godziny w galerii, noc w galerii. No tak serio, to wyszłyśmy z aftera. Wyszłyśmy z aftera i jakby... Wiedziałam, że to się tak skończy, ale z drugiej strony w ogóle... Nie było takiego vibe'u jak w książce, no. Ale z drugiej strony ale takie emocje. Ale nie było takiej mega grubej akcji ani jednej, takiej, że wiesz, takiej jak była w jedynce, takiej. Ale i tak było takie ale dla mnie, że pomimo, że ja, było takie... pomimo, że ja czytałam, dlaczego? Pomimo, że ja to czytałam, to ja miałam też takie, co się dzieje? No, także polecam mega i wiem, że już narzekają, ale naprawdę spoko.